I tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Dzieje apostolskie 11:26. Kto to jest chrześcijanin? Pewien stary biznesmen opowiadał: jestem Anglikiem i w czasie, gdy rozpoczęła się II wojna światowa, przebywałem na wyspie Singapur. Japończycy zaatakowali nas i wielu z nas poginęło. Chińską łodzią rybacką udało mi się dokonać ucieczki do Indonezji. Ratunek był cudem, za który pragnąłem podziękować Bogu w największym kościele na jawie, ale niestety okazało się, że drzwi tego kościoła były zamknięte. Gdy wojna się zakończyła, znalazłem się w obozie dla jeńców wojennych. Jeden z tamtejszych strażników wyraźnie odróżniał się od pozostałych. Śpiewał pieśni chrześcijańskie i posługując się swoim bardzo łamanym angielskim, opowiadał o Panu Jezusie Chrystusie. Pewnego dnia zdarzyło się, że zapytał mnie, czy jestem chrześcijaninem. Ucieszył się, że powiedziałem tak, ale był wyraźnie rozczarowany, gdy dodałem, my wszyscy jesteśmy chrześcijanami. Próbował wyjaśnić mi, co to dla niego znaczyło być chrześcijaninem. Przy tym stale wymieniał imię Pana Jezusa Chrystusa, zupełnie tak, jakby On i Jego był najbliższym przyjacielem. Zupełnie tak, jakby był On Jego najbliższym przyjacielem. Wielu rzeczy, o których mówił, kompletnie nie potrafiłem zrozumieć. W obozie przebywało około 3000 mężczyzn, ale między nami wszystkimi nie było takiego chrześcijanina jak on. Imienia Jezusa używaliśmy tylko wtedy, gdy kleliśmy, szydziliśmy lub bluźniliśmy. Potem zostaliśmy przemieszczeni do Nowej Gwinei, a później ponownie do Indonezji. Podczas tych relokacji prawie połowa jeńców zmarła. Ostatecznie wypuszczono mnie na wolność. Bóg mnie zachował i miałem w środku wrażenie, że miał wobec mnie jakieś zamiary. I tak udałem się do pewnego towarzystwa misyjnego. Tam ktoś usilnie próbował wyciągnąć ode mnie odpowiedź. No proszę, niech pan opowie, jak pan sądzi, dlaczego człowiek powinien być chrześcijaninem. Co powiedzielibyście na moim miejscu? Co to właściwie znaczy być chrześcijaninem i co ważne, jak właściwie się nim stać? Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny. Ewangelia Łukasza, 5:8. Kto to jest chrześcijanin? Stary angielski biznesmen z Singapuru opowiadał dalej. Jakby cudem zostałem oszczędzony i przeżyłem II wojnę światową. Chciałem podziękować za to Bogu i opowiedzieć innym o Panu Jezusie Chrystusie. Jednak gdy zażądano, abym powiedział, dlaczego uważam, że człowiek powinien stać się chrześcijaninem, nie potrafiłem tego zrobić. A gdy próbowałem coś wyrazić, to tylko zaczynałem się jąkać. Poszedłem do domu i zacząłem studiować temat chrześcijaństwa. Szybko odkryłem, że w ogóle nie jestem żadnym chrześcijaninem i że jak dotąd nie prowadziłem chrześcijańskiego życia. Postanowiłem, że się poprawię. Nie udało mi się to. A im bardziej się starałem, tym żałośniej kończyły się moje wysiłki. Jakiś czas potem zdarzyło się, że usłyszałem kazanie, w którym kaznodzieja mówił o Szymonie Piotrze, który padł przed Panem Jezusem Chrystusem na kolana z wyznaniem: Panie, jestem grzesznym człowiekiem. Potem opowiedział o znaczeniu Golgoty i o miłości Boga do grzesznych ludzi, o tym, że Bóg posłał swego Syna, aby zapłacił pełną cenę okupu za moje winy. Bóg pokazał mi w ten sposób wyraźnie, że Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu za grzeszników takich jak ja i że tam za mnie przelał swoją kosztowną krew. Wtedy przyjąłem go wiarą jako mojego Zbawiciela. Dopiero teraz byłem uratowany, dopiero teraz stałem się chrześcijaninem. Gdy uwolniony opuszczałem obóz jeniecki, doznałem uczucia ogromnej ulgi. Ale moja radość, gdy stałem się człowiekiem uwolnionym od grzechu własnych win, była jeszcze większa. A im więcej zagłębiałem się w czytanie Biblii i im więcej z niej dowiadywałem się o znakomitości mojego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, tym większą stawała się moja radość. Nie mogłem nasycić się lekturą tej księgi. Od tamtego czasu jestem szczęśliwym chrześcijaninem i sądzę, że potrafię ludziom powiedzieć, dlaczego wszyscy powinni stać się chrześcijanami. Pan Jezus Chrystus powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, nie zginie na wieki, ale ma życie wieczne. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 47 werset. Tylko tak człowiek staje się chrześcijaninem, że wierzy Panu Jezusowi Chrystusowi. I tak się ich sprawy potoczyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wiele ludzi. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Dzieje apostolskie 11:26.